Zbliża się Dzień Dziecka. Z tej okazji wolontariuszki z Chorzowskiej Akademii Seniora postanowiły przygotować dla najmłodszych chorzowian nietypowe upominki. Chorzowscy seniorzy włączyli się w taką fajną akcję czapeczki dla noworodków. Wspólnie ze Śląskim Instytutem Matki i Noworodka w Chorzowie robimy akcję na Dzień Dziecka. Nasi seniorzy na drutach własnoręcznie wykonują czapeczki, które będą przekazane w Dniu Dziecka, 1 czerwca dokładnie. Dostaną czapeczki noworodki. Pierwszą czapeczkę dostanie noworodek, który właśnie w tym dniu przyjdzie na świat i tę czapeczkę wręczy prezydent miasta Chorzowa Andrzej Kotala. W związku ze zbliżającym się Dniem Dziecka w mieście ruszyła także zbiórka słodyczy dla małych pacjentów Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii. Nasi wolontariusze te słodycze zebrane wręczą podczas akcji takiej śmiechoterapii z okazji Dnia Dziecka dla pacjentów właśnie, dla małych pacjentów szpitala. Bardzo gorąco i serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców o przystąpienie do tej akcji, wsparcie tej akcji, ponieważ taki drobny prezent, drobny upominek na pewno stworzy uśmiech na twarzy małych pacjentów i pomoże zapomnieć im w chwilach cierpienia o swoich problemach. Cukierki, lizaki i czekolady można składać w Chorzowskim Urzędzie Miasta oraz w Centrum Integracji Międzypokoleniowej przy ulicy Dąbrowskiego 7.